Dobra, i teraz kalendarz. Nie pokazywałam Wam od 11, czyli 11 była taka pomadka w odcieniu tym Addis Abeba. Cień 12, jeszcze nie patrzyłam. Już. Powiem szczerze, że pomadki mi się bardzo podobają, bo to raczej nie są odcienie, których ja używam. Dzisiaj znowu jest cień. I to jest odcień Room. No i to już jest bardziej coś dla mnie. Ale na razie nie będę tego wyciągać, bo później to gubię. Więc to jest tu, to i taka pomadka. I w ogóle słuchajcie, obudził nas dzisiaj kurier. Jest kurczę godzina 10. 10:30 już. Jestem tak zła, bo nie chciałam tyle spać. Ale Alan też dzisiaj miał wolne, bo tam nie mają prądu dzisiaj w firmie, więc... Jeszcze muszę zaraz jechać na zajęcia, więc... Słabo, ale dostałam dzisiaj od L'Oreala przesyłkę z tymi maskami, które pewnie już widzieliście. Czyli jest taka zielona, wiecie? O, jest matująca i odświeżająca, detoksykująca, uwalniająca blask i złuszczająca, zwężająca pory, więc bardzo się cieszę. I tu jeszcze dostaliśmy w ogóle taką, to znaczy ja dostałam, taką opaskę na, żeby, no... O, sorry, ale jeszcze nie myślę. Opaskę na głowę, żeby nałożyć te maseczki. I dzisiaj chcę jakieś spróbować, bo teraz właśnie umyłam włosy. To znaczy wykąpałam się i umyłam włosy i teraz będę jeść, więc mogę sobie nałożyć coś. Tylko nie wiem, którą, może tą. Ta najbardziej jakoś mnie interesuje. Ach, ale muszę zrobić fotkę. To znaczy nie muszę, chcę. Albo coś innego wymyślę. No nie wiem. No dobra. Wieczorem najwyżej sobie zrobię, to wtedy Wam pokażę. A od rana dzieci się bawią. Biedni musieli tyle czekać na jedzenie, bo zazwyczaj dostaję koło 8-9, a dzisiaj tak późno. Nie szarp go tak, pluszak! Przecież to jest też piesek. To jest Twój braciszek. Wiesz? No. Nie wolno go szarpać. Nie wolno Ciebie szarpać, nie? Ty nie chciałbyś być szarpany, a jesteś. No. I tak cały życie. Co tam robisz, Puszek? We włosach? Przyjemnie ci? Sam tam szedł. Przyjemnie ci? Ja sobie tu pracuję. A tutaj jeden się wleguje. I drugi też. Uwielbiam, jak on tak leży. Cute. Ty też jesteś... Nie martw się. Zniknąć. Tak, spędzam swoje urodziny. Tyle emocji. Patrzcie, dzisiaj jesteśmy cutaśni. Masz urodziny i specjalnie się tak ubrałeś. Ja nie. Ja nie wiedziałam, że ty masz tą bluzę. Ja nie wiedziałam, że ty masz. Już nie chodziłem ci. Ale twoja jest bielsza, patrz. Może ty pod tym światłem stoisz? No, pod tym światłem stoisz. O, obróć. A pilny pod. Zobaczcie, to dostałam od Alana na urodziny. 23 róże, bo tyle mam lat. Widzisz? Nie jest. One już takie były. Były już takie. Słaba jakość. No, słabe, już takie trochę przywiętne. Jutro będziesz płacić. Pomalujemy, jutro 50 tysięcy fot zrobię na cały trochę rok. Trochę wodą się popryska i będą lepsze. Ale psikawka. Ale na kniku. To ja. I dostałam właśnie te róże. I... Czekajcie. Dobra, i sorry za mój wygląd, ale jest już 23, więc... Ja nie wiem, dlaczego ja się świecę. Bo tu jest światło takie mocne. Więc wróciłam z siłowni dzisiaj. Oczywiście moje urodziny spędziłam na siłowni, plus wcześniej pracowałam, ale nieważne. I dostałam od Alana właśnie te róże. Dostałam je, Alan w ogóle tłumaczył, że na urodziny dostałam prezenty funkcjonalne. Oprócz tych róż. Bo dostałam jeszcze kartę SD do lustrzanki. I dostałam jeszcze statyw, bo mówiłam Wam wcześniej, że mi się popsuł. Więc kupił mi taki. I on jest, już Wam pokazuję. Czekajcie. O, on jest taki duży, ciężki i w ogóle... Powinien być spoczko, ale też dzisiaj jeszcze przyszedł mi mały taki statyw,
bo chciałam taki do aparatu, do vlogów, jak coś będę nagrywać. Ale to już nie jest w ramach urodzin, to sobie sama kupiłam. Musiałam sama kupić. Ale no, podobno jeden z takich lepszych, takich małych, żeby też mógł utrzymać lustrzankę, jak będę chciała, więc spoczko. Dziękuję za prezenty! Już dziękowałam, ale jeszcze trzeba na wizji. I w ogóle jeszcze chciałam wam bardzo podziękować za wszystkie życzenia od was, bo mimo tego, że tak stricte nie powiedziałam, że mam urodziny, to dużo z was pamiętało o tym pewnie z poprzedniego roku, więc dziękuję bardzo, że o mnie pamiętaliście i za te wszystkie życzenia. I w ogóle z tych wszystkich życzeń to ja już powinna mieć tyłek jak Beyoncé, Jen Selter i J.Lo wszystkie w jednym. Nie mam. Nie, jeszcze nie. Ale dziękuję wam bardzo za te wszystkie życzenia, było mi bardzo miło. I może odezwę się jeszcze potem. A i zapomniałam jeszcze oczywiście powiedzieć, jaki jest stan mieszkania po misiakach samych w domu, bo oczywiście to jest bardzo ekscytujące zawsze. I wiecie, zawsze jest taka groza niepokoju, co tym razem. I tym razem znowu wbiły nam się tutaj do sypialni. I teraz pluszak zrobił kupę. I teraz pytaliście się, skąd wiem, czy to misiek, czy to pluszak. Odpowiadałam w komentarzach, dla niektórych było to dziwne, ale ja rozróżniam ich kupy, bo mają inne. Więc teraz to zrobił pluszak kupę. Ale misiek się wbił, bo pluszak nie byłby w stanie przez to przejść. Więc to misiek się wbił. Jeszcze raz, co? Tak, to była współpraca. Więc razem są karani. Żadnego nie przytuliłam jeszcze. Jest mi ciężko, ale nie przytuliłam. Ale jeszcze rozwalili ręcznik, bo tu jak się leżą na ziemi, więc... Jak choinkę też jeszcze trochę dobili. Ale nic się im nie stało, oni żyją. Ale w ogóle wchodziliśmy i na pierwszym piętrze ja już słyszałam, jak misiek szczeknął. I teraz jak otwieram klucz drzwi, to już w ogóle szalał. Więc musiałam szybko wejść. Więc tym razem była to współpraca. Oba zostali pokarani brakiem Masiu ode mnie. Ale pewnie tak zaraz nie wytrzymam ich przytulę, bo mi się tak chce ich przytulić, bo oni są tacy cute. Ale no chwilę niech chociaż wiedzą, że są źli. I jeszcze co sobie tutaj kliknę, bo miałam wam jeszcze powiedzieć, jaka historia zdarzyła się wczoraj Miśkowi. A to na snapie wam mówiłam, że wam opowiem, więc misiek, Alan szedł z miśkiem do weterynarza. I Alan szedł z miśkiem przez PKP, bo miał zanieść mamie... Chcesz opowiedzieć tą historię? Nie. Bo chciał zanieść mamie... Miał zanieść mamie laptopa, ale to nieważne, bo moja mama była w ogóle w poniedziałek i w niedzielę wieczorem. Alan sobie idzie i co? I siedzieli sobie na ławce... Ze mną zdjęcie do niego. A jasne. I na ławce siedziała Dane z Majewskim. Jeżeli kojarzycie, to pewnie wiecie, o kogo chodzi. I zaczęli się zachwycać miśkiem. Ale to w ogóle jest standard, po prostu każdy się pyta, czy to jest pies. Już mam ochotę czasami odpowiedzieć, że nie, że to jest szczurka. Albo jakieś inne zwierzę, gad, albo niedźwiedź. Ale nie, nie odpowiedziałabym tak, oczywiście nie jestem taka wredna, ale śmieszne pytanie. No, więc tyle w temacie. Oczywiście jeszcze w międzyczasie, jak Alan jechał, to misiek przechodził przez krzesełka do innej pani. Misiu, czy ty chcesz pana na życie? Ojejku, jaki smutny idzie, co ty mu robisz? Ja się spytałem, bo gryzie znowu moje płucie. Misiek? Misiek? Zaglądnij tam, misiu. Hej, kto jest niedobrym pieskiem? A gdzie jest misiek? Gdzie masz brata? Gdzie masz brata? Położysz. Misiek! Misiek! Gdzie jest twój brat? Tylko go nie przytulaj. Jest! Klops mały. Nie wolno tutaj tak robić, wiesz, nie wolno tu wchodzić. No i już ich masuje, no i ja jestem okropna. Nie jestem wychowawcza. Ale jak ja mam ich nie głaskać i nie przytulać? Już, siadł. I czekajcie, zaraz wyjdę. Co? Zniszczą ci dom, kiedyś to przestanę. Nie, bo jak patrzę na nich, to już nie jestem. Ja nie, ale oni już tyle zniszczyli, a ja nie jestem na nic zła. Oni są tacy cute. Ja będę za cię. Co? Chłopaki, wracasz. Masz misiek. Po co go wołasz? No proszę do to. No już popieram cię. Przyczepiło ci się coś do futra. Julie. Julie. Hej!
Co się trafiło mi się? Cześć! Ciągniesz mu to? Co on ma? Ja nic nie widzę. No co? No co? No jaj, odczepiłeś. Miał już papier, albo zjadł drugą. Pewnie zjadł. Tak, więc historyjki wieczorową porą. Nie wiem, czy jeszcze będę coś robić, wiecie? Powiem wam szczerze, bo jest już późno. Ale dzisiaj ładnie ćwiczył na siłowni. Ale byłam sobie dumna. Ładnie ćwiczyłeś prawie. Zazwyczaj. Miałam parę uwag, ale było okej. Oj, słabo by było. Patrz, już coś tam szuka. Już coś ci nie pasuje. Klapsa puchowego. A to pluszak. Dobra, wiecie co, chyba jednak nie będę już nic nagrywać, więc mogę się z wami pożegnać. Stanik, to jest ten nowy, drugi. To jest Nike Pro Indie z Zalando. Kosztował jakoś 80 zł. I drugi kolor pokażę wam od razu. A nie, bo wiecie co, ja nie mam tutaj tego drugiego koloru. Nie wiem, gdzie on jest. Więc chyba jest w nami, więc już nie będę wam pokazywać, ale pokazywam wam ostatnio. Więc ostatnim vlogu się nie pożegnałam, więc za to bardzo przepraszam, ale w ogóle właśnie... Dobra, co, czekajcie. Więc te ostatnie vlogi były takie trochę średnie, dlatego że właśnie w... A to wam mówiłam jednak, że miałam migrenę i że miałam problem z żołądkiem, nie? Z jelitami. No to wam mówiłam. To po co ja się rozsiadałam. Dobra, więc dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Od jutra już pewnie wracam do nagrywania takich bardziej ciekawych rzeczy. I tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!